Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny mecz FIFA Ultimate Team. Gramy z zespołem Concept Squad, w sensie jego nazwa, i to mnie po prostu zniszczyło. Zawodnicy, którzy tutaj są, naprawdę są dobrzy. Ocena to jest 80, także ładnie. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Ewidentnie hiszpański skład, także z Hiszpanią mi się zawsze trudno gra i mega lada. Także nie jestem w stanie określić nawet narodowości tego gościa. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Gramy na jego stadionie, więc wiadomo, że pada gówniana pogoda i w ogóle syf jak sam skurwysyn. Z tego, co widziałem, to jest chyba Estadio Mestalla. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak po kształcie w ogóle. Tutaj szarżuje tym bramkarzem, ale się tutaj myli. Zamiast strzelać, to ja podałem. Co ja zrobiłem? Acu podaje do Diufa. Diuf się niestety myli, został tam przepychany. Nie wiem, jak to możliwe, że sędzia tam nie odgwizdał nic. Koke, Gibbs wyjaśnia. Podanie prostopadłe do Benteke. Benteke próbuje do końca, ale niestety nie strzela bramki. Oblak wybija. Dokładnie teraz. Barkley przejęcie. Barkley podanie do Diufa. Diuf po rękach Oblaka. Jarvis będzie wrzucać. Pogoda naprawdę nie sprzyja grze. To widać dokładnie. I strzał ponad poprzeczką. Naprawdę Benteke strzelał albo Ounocha. Tam widziałem koło z numerem 20. Ale szło po tym. Gibbs strzelił prosto w bramkarza. Azpilicueta wyjaśnia. Griezmann. Gibbs. Co robi Gibbs na prawej tutaj stronie? Nie mam pojęcia. Benat wykopał gdzieś w pizdu. Oxy Chamberlain dogania piłkę. Prowadzi, podał niecelnie do Diufa, ale jak gdzieś tam się okazało, że był faul. No dobra. Naprawdę sędziowanie w tej FIFA mnie naprawdę czasami niszczy i mamy gol. Zupełnie niespodziewanie. Przeciwnik ML strzela gola. Przeszedł tutaj kilku obrońców, mały zwód i Howard pokonany. Jabulani w bramce. Thiago uderzył i Howard nie miał szans. Diouf coś tutaj odstawia ładnie. Zwód i Diouf obok bramki. Tak się pomylić. Przejść całe boisko z piłką i nie strzelić gola, no. Podanie do Callejona. Callejon przedłużył, ale prosto pod nogi Royo. Benteke faulowany. Sędzia ślepy jak zwykle. Spalony. Benteke na spalonym. Sędzia ślepy, po prostu ślepy, no. Nie mówiłem o tym, bo to akurat był spalony. Tylko tamten faulu, przecież on mnie tam zgniótł. Zabić mnie mógł. Barkley. Niecelne podanie do Benteke. Ogólnie ktoś ostatnio napisał, że za dużo gry w środku pola. No kurwa, ja można wyprowadzać atak nie będąc w środku pola, no ludzie. I tak postęp, jakby progres mojej gry jest duży w stosunku do tego, co prezentowałem na początku, kiedy przegrywałem z jakimiś lujami po 6-0, 6-1, także Diouf powinien przerzucić się na prawą nogę, dokładnie Diouf faulowany Diouf, ale i tak strzela gola, mamy 1-1, 23 minuta. Kibice Chelsea szaleją. No, także gol za gol. Zobaczymy, jak gra się potoczy dalej. Barkley
kręć się dookoła własnej osi. A pan ewidentnie coś mu nie wychodzi w ciśnięcie przycisku. No, wcisnął Callejon. Callejon próbuje chyba przejść tak samo jak ja, ale to mu się nie udaje. Chociaż nawet. Uwaga, co to się stanie i mamy przerwę w grze. Najprawdopodobniej musiałem tutaj odpisać na SMS-a. I wracamy do gry. Atsu, podanie do nie wiadomo kogo, ale Diouf tutaj przyjmuje, podaje do Benteke. Benteke się rozpędza z piłką, nie ma za bardzo do kogo podać, więc traci piłkę, bo nie miał pomysłu na grę. Azpilicueta, Callejon, Griezmann. Rojo wyjaśnia. Rafael nie dogonił przeciwnika. Azpilicueta, Baka, ale Howard na pozycji. Diouf próbuje coś tutaj insynuować. Benteke i po rękach Oblaka. Jarvis w narożniku i wrzuca. Diouf, Benteke, ale niestety Benat tam najprawdopodobniej wykopał, a mógł być piękny gol. Rafael, podanie prostopadłe, nie wyszło. Ale Diouf się dobrze zachował, pomimo tego, że był na spalonym. Laporte, podanie do mojego jakoś tak na zawodnika. Diouf co zrobi? Podaje do Benteke, a Benteke co robi? Strzela gola, 2-1. Tym razem to my strzelamy jako pierwsi gola po tym remisie. Wiadomo. No dobrze, bo idziemy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mamy serię powtórek. Howard cieszący się, ponieważ XFC prowadzi w 34 minucie. Znowu Callejon próbuje tutaj coś robić i strzela prosto w Howarda, który mógł to, myślę, jakoś tak ogarnąć i wziąć to w łapę. Benat zamarkował uderzenie, Benat strzela i mamy kolejnego gola. Tak jak zapowiedziałem we wtorkowym odcinku, gol za gol. I kolejny remis. Szpakowski by pewnie powiedział, że mecz zaczyna się od początku. No niestety. Piłka wśród kropel deszczu wpada do bramki. Co za bardzo mi się nie podoba, ponieważ no znowu trzeba coś strzelić. Benat tutaj przeciął totalnie rajd Benteke i teraz sam wykonuje rajd Dzicho. Benat zamarkował kolejny strzał. Ale tutaj Barkley, był tutaj Barkley i Barkley ładnie przejął piłkę. Benteke próbował coś zrobić. Podanie do Diouf'a. Diouf rusza z piłką w kierunku bramki. Powinien podać, ale totalnie jakoś tak nie ma pomysłu na grę. I stracił na rzecz Azpilicuety, który podaje do Baki. Ale Howard się myli jak zwykle w takich wyjściach. On się totalnie do takich wyjść nie nadaje. Już kilka razy straciłem bramkę przez takie gówno, co on zaprezentował teraz. Mamy 44 minutę, a jest wciąż remis. Jeżeli ten mecz wygram, to będzie jeden punkt do awansu, albo już nawet do awansu. Do mistrzostwa będzie ewentualnie następny mecz. Howard do Benteke, który traci piłkę. Thiago się rozpędza. Mój obrońca wykopuje. Martinez. O, skasowany przez Barkleya, ale widocznie bez faulu. Benteke strzela gola. Niestety nie strzela gola. Taka sytuacja już może się nie powtórzyć.
Diouf! Diouf! Niestety, słupek. A mogła być to bramka do szatni i wtedy przeciwnik mógłby się już z tego nie podnieść. Tak czy tak, gramy dalej. Z racji tego, że dopiero pierwsza połowa się skończyła, a została jeszcze druga. No i wznawiamy mecz. Benteke, Diouf. Diouf jak zwykle próbuje sam przychodzić. Mały zwód. Diouf wychodzi na czystą pozycję. Jak to się stało? Ale Diouf się znowu myli. Znowu się myli. Już drugi raz taka sama sytuacja. Tym razem tamtym skrzydłem, prawym skrzydłem Jarvis, podanie prostopady powinien zrobić. Tam Gibbs ładnie chyba wychodzi. Chociaż Gibbs to się nie nadaje do strzelania. Wybrał Benteke, który niestety nie doszedł do piłki, bo podanie było zwyczajnie za mocne. Wykłaniasz pogaski. Nadal, niestety. Barkley, podanie prostopadę do Benteke. Benteke wychodzi na pozycję i obok bramki. Oblak wykopuje, znaczy się podał do obrońcy. Muzakio prowadzi piłkę już przez całe boisko. Może on to wykorzysta, bo Diufowi nie poszło ostatnio. Benteke kręci się z piłką. Podanie prostopadłe do Diufa. Diouf! Ale niestety Oblak na posterunku. Jarvis do Gibbsa. Gibbs niecelnie niestety. Callejon, Thiago, Griezmann. Podanie do Azpilicuety. Ten z kolei oddaje do Griezmana. Ale Howard broni pewnie piłkę. Bez zbędnego tutaj pieprzenia się. Jarvis podanie, troszkę takie ryzykowne. Jarvis. Jak zwykle prostopadle, ale tym razem nie wyszło. Panie Szpakowski, to był pomocnik. I Howard, znowu Howard, przesadzony Howard w FIFA 15. Co prawda, no ja nie narzekam, prawda, że tak tani bramkarz jest tak dobrym bramkarzem, także... I poprzeczka, ale no niestety 3-2 po poprzeczce, przepraszam, słupku. Tutaj zawodnik ML, zapomniałem pełnej nazwy, wykorzystuje taką sposobność i strzela nam bramkę. Diouf próbuje chyba zrobić to samo co ostatnio, ale totalnie mu nie wyszło. Benteke również traci piłkę. Thiago utrzymuje się przy piłce. Jednak Barkley tutaj górą, ale znowu Callejon. Podanie prostopadłe, ale mu nie wychodzi. Baka jednak odzyskuje jakimś cudem. Dobrze, że sędzia tutaj nie odgwizdał karnego, bo byłoby nieciekawie, ale Diouf może teraz wykorzystać tą sytuację, fajnie by było. I strzela bramkę, jest znowu po 3, jest znowu remis. Także, no, Szpakowski by powiedział, że mecz się zaczyna od początku. Dokładnie. Diouf pierdyknął. Dokładnie. Bramkarz był blisko obrony, także... No, dobrze jest. Diouf ślizgający się. Bo w końcu deszczyk pada na stadionie Walencji i Mega Lada remisuje z X-Team FC. Dokładnie, mamy remis. Baka.
No właśnie, niestety, no. Na szczęście ponad bramką. A, przepraszam, to Howard obronił. Nie zobaczyłem tej nogi tam wystawionej. Mój Atsu też już definitywnie strasznie zmęczony, tak samo jak Atsu przeciwnika w poprzednim meczu. Ale Atsu to właśnie to ma do siebie, że z reguły nie wytrzymuje całego meczu. Ale i tak go nie zmieniam. Nie wytrzymuje całego meczu, ponieważ warunki fizyczne ma strasznie do dupy. Tego wskaźnika właśnie tam fiz ma strasznie niski, prawda? Diouf, kolejna szansa zmarnowana, ponieważ już tyle razy miał szansę niemalże sam na sam, a zawsze strzela jakoś tak obok bramki dziwnie. Benat, również zmęczony strasznie zawodnik, dlatego Gibbs sobie spokojnie z nim poradził. Koke również nie w pełni sił. Co wykorzystał Barkley, teraz Benteke, podanie prosto podłe do Diufa, który niestety nie dochodzi do piłki. Laporte do bramkarza. To nie może się podobać, zresztą słychać. Dokładnie, gwizdy na stadionie. Benat już nawet nie miał jak biegać, ale Howard pięknie łapie. A remis dalej jest 82 minuta, a my mamy dalej remis. Onocha strasznie ryzykownie. Mam nadzieję, że tego nikt nie wykorzysta. Tak jest, Gibbs, podanie do Jarvisa, do Benteke, teraz Barkley. Barkley podanie szybkie do Diufa, Diouf przechodzi. Podanie prosto padłe do Barkleya. Barkley tutaj z racji tego, że nie jest jakimś takim masowym strzelcem, traci piłkę. Thiago również zmęczony, nie ma siły nawet już biec. Niecelne podanie. Atsu, Barkley. Jednak tym razem nie stracił, bardzo fajnie mu to wyszło. Barkley rusza i strzela, ale Oblak broni. Diouf, Gibbs. No piłka bezpańska tam sobie latała, nikt tego nie wykorzystał. Mamy 90 minutę i wciąż jest remis. Jeden punkt mnie chyba nawet nie ratuje. Plus 4 minuty doliczył sędzia, na nasze szczęście, może teraz się uda. Diouf podanie do Benteke, prosto padłe, Benteke przechodzi. Benteke. I mamy rzut wolny, co prawda no nie my, ale przeciwnik, którego totalnie nie wykorzystał. Diouf, podanie prosto podaje do Benteke, który również nie dochodzi do piłki. Tym razem wychodzi na czystą pozycję, czy będzie gol? Tak, mamy gola. Mamy gola 4-3 w 10, około 3 minucie. To na pewno jest decydujące. Dokładnie. Rage quit, kolejny rage quit. Przeciwnik po prostu nie wytrzymał tego, że przegrał w doliczonym czasie gry, w zasadzie w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek z FIFA już we wtorek. Tutaj 4-3, zaliczyło mi się 4-1, także bardzo dobrze. Tam już później właśnie po przyjściu raportu się dowiedziałem, że właśnie wygrałem niby 4-1. Także do zobaczenia, trzymajcie łapkę do góry, komentarz, subskrypcja, pa pa!